Panie burmistrzu, czy pan dyrektor się pojawi, bo to w sumie to tak zacznę temat, co pewnie pan powie, że pan dyrektor udzieli mi odpowiedź. Znaczy, być może tak będzie, bo to jest specyficzny obszar kultury, gdzie mamy jednostkę dyrektora. Pan dyrektor niestety się nie pojawił. Dzwoniłem do niego teraz, jest niestety właśnie w trakcie spotkania. Raczej trudno jest mu to skończyć, bo to są uzgodnienia co do zrealizowania pewnej wspólnej imprezy i raczej byłoby niecelowe, żeby pan dyrektor z tego wychodził. To jednak ja po prostu przekażę te informacje, które na Komisji Finansowej zwróciliśmy się z prośbą, żeby pan dyrektor był na sesji. No niestety, jak go nie ma, no to chciałabym panu przekazać, poprosić o wyjaśnienie takich rzeczy. Interesuje nas, ile jest zwrotów Gazety Łapskiej, a może pan wie, bo może żeście rozmawiali na ten temat. Albo może pani dyrektor Magda Szymanowicz-Perkowska. Ewentualnie może spróbujemy z panią Magdą Szymanowicz porozmawiać. Ja zaraz sprawdzę, jeśli pani Magda Perkowska jest za chwilę. Przez ubiegłe lata gmina, też w tym temacie złożyliśmy wniosek o udzielenie informacji publicznej i te rzeczy, o których będę mówić, to ta analiza po prostu została stworzona na bazie odpowiedzi na ten wniosek. I w latach ubiegłych gmina zamawiała druk 600 egzemplarzy Gazety Łapskiej. Od początku 16 roku gmina zamawia 2500 egzemplarzy tej gazety i teraz z tych informacji, o które pytaliśmy, też można było wyliczyć, że przez cały rok 2015, bo w rozbiciu na miesiące te informacje zostały podane, średnio sprzedawano 372 egzemplarze w 2015 roku. Za drugim razem, przy drugim podejściu otrzymaliśmy odpowiedź, kto podjął decyzję o tym, żeby ten numer był wydawany bezpłatny i po prostu wydrukowany w takiej ilości, prawie no 2500 do 600, to jest no, w takiej dużej ilości, kto podjął taką decyzję, żeby ta gazeta była wydawana i żeby to był numer bezpłatny. Za drugim razem otrzymaliśmy odpowiedź, że była to decyzja pani burmistrz. Mam pytanie, czy taka decyzja, to na jakiej podstawie tak po prostu jest to, została podjęta? Czy do tego tematu nie jest konieczne zarządzenie, bądź bynajmniej poinformowanie Rady o zamiarze? Ponieważ chcę powiedzieć, dlaczego dalej chcemy o tym mówić. Taki pomysł, bo pan burmistrz tamtym w czerwcu tłumaczył nam, że mieszkańców. Tyle, że właśnie po zwrotach, po ilości zwrotów moglibyśmy dojść, jak faktycznie dociera ta gazeta i czy gmina stać na to, żeby po prostu dokładać, bo i w tamtym roku dokładaliśmy i w tym roku będziemy dokładać do Gazety Łapskiej. Też niezrozumiałym jest to, że cena za zamieszczaną reklamę zmniejszyła się o 50%. W sytuacji, gdzie gmina dociera do 6 razy szerszego kręgu przez wydawanie tych 2500, reklamodawca ma lepszą usługę, za którą ma płacić 50%. No i teraz właśnie z tej analizy odpowiedzi na ten nasz wniosek wynika, że miesięczne wpływy z reklam w 15 roku były na poziomie średnio 850 zł, gdzie w tym roku od marca, bo od marca jest ta tańsza o połowę cena za tą reklamę, stawki za reklamę wpływały w kwietniu 300 zł, a w maju 155. No i tutaj też jest taka, co prawda w odpowiedzi na ten nasz wniosek mamy informację, że rozpoczęto pracę nad zwiększaniem przychodów z reklam, ale no takie to jest jakoś ekonomicznie niewytłumaczalne są te wszystkie decyzje, o których mówię i dlatego poprosiłabym o wytłumaczenie zasadności takiego działania, bo to, że ta gazeta
dociera, no to teraz dobrze byłoby zorientować się, ile jest tych zwrotów, bo jeżeli było drukowane 600, a tylko 372 było sprzedawanych, bo to wynika z tej informacji, no to, ta decyzja, nie wiem, czy jest tutaj to mało racjonalna, tak dokładnie. I chciałabym poprosić o odpowiedź. Pani Magdo, Pani Dyrektor, chcielibyśmy zapytać o to, czy jest Pani w posiadaniu wiedzy, ile zwrotów jest z Gazety Łapskiej? Czy Pani kierownik w stanie odpowiedzieć? Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlatego że przy ostatnim rozłożeniu Gazety Łapskiej były to tam kilka zwrotów, w tym sensie, że po prostu te gazety zostały, ale one zostały zatrzymane, dlatego że zapytano nas, czy mogło zostać, bo sami ludzie szukają poprzedniego numeru. Więc na temat pozostałych miesięcy nie jestem w stanie odpowiedzieć. A w ogóle to ktoś tak jakby, znaczy ma taką wiedzę, ktoś jest w jakiś sposób to opisywane, bo to, że w sklepie zostają się gazety, to można i półki wykładać darmowym, dobrym papierem. Więc no tak, to dobrze by było ustalić, bo jak była sprzedawana, to można było wyliczyć, ile było tych zwrotów. I tutaj jest jasność. A teraz, jak jest dużo więcej, zamawiamy tej gazety, opłacamy ją i średnio miesięcznie w tamtym roku 2000 gmina dokładała. I tutaj po tej zmianie, gdzie już nie ma tego pracownika, też jest tutaj strata. No to moje jest pytanie o to, czy była to ekonomicznie uzasadniona decyzja, żeby w taką ilość, tak dużą ilość iść z tym bezpłatnym numerem. A dlatego o tym mówię, ponieważ rusza nowy rok szkolny i na stronie Domu Kultury czytamy o tym, jak zarządzeniem pana dyrektora z 23 sierpnia w sprawie opłat za zajęcia w Domu Kultury w Łapach możemy poznać ceny takich zajęć. I jeżeli za ognisko muzyczne, za zdolne dziecko, które ma chęć uczyć się, trzeba zapłacić 160 zł, za ognisko przedszkolne 110, pozostałe zajęcie po 50 zł. No dodam tu, że na drugie dziecko jest 50% tych opłat, ale to niemniej w naszych warunkach, przy takiej odnośnie gazety, to powiem, rozrzutności gminy w jednym temacie, to jeżeli jesteśmy w stanie tutaj wychodzić do mieszkańców z gazetą i z informacjami gminnymi, gdzie ja uważam, że 2 zł na miesiąc, bo taka była cena Gazety Łapskiej, to jest tak przystępna cena i symboliczna była, a została zmieniona do zera, to proponuję też, żebyście Państwo radni wiedzieli, że te ceny dla tych zdolnych dzieciaków uczęszczających do Domu Kultury no są po prostu bardzo wysokie. I tu jest znowu dysproporcja, że w jednym temacie jest rozrzutność i beztrosko dokłada się, gmina ma dopłacać, bo to wszystko wskazuje na to, że no tak to wygląda po cyfrach, po tym, jak otrzymaliśmy taką odpowiedź po analizie tego. A jak przeczytałam zarządzenie o tych cenach, no to myślę, że tym dzieciom należy się też ukłon, tak jak może mieszkańcom, którzy chcieli poznać by informacje gminne. A tu już takiej pomocy nie ma. Bo to są, wiadomo, sprawa, że kiedyś wszyscy chodziliśmy na jakieś dodatkowe zajęcia, wszystko się zmienia, wiem, ale 160 zł czy 110 zł za to, żeby dziecko w Domu Kultury, gminnym ośrodku, nie w prywatnej szkole muzycznej, nie po prostu na indywidualnych zajęciach płaciło takie opłaty, to wydaje mi się, że to nie jest tak jakby dobre działanie. Także ja bym poprosiła o informację o tych zwrotach jeszcze, żeby tutaj dokończyć ten temat, żebyśmy wiedzieli, ile jest zwrotu z tych 2500. No i nie ma pana dyrektora, bo to pan dyrektor tutaj mógłby nam ewentualnie opowiedzieć, skąd tutaj takie te koszty. Bo skoro rodzice tak łożą na Dom Kultury,
no to Dom Kultury też ma duży budżet, bardzo duży. Czy nie powinno być tak, żeby mieszkańcy bardziej skorzystali na, bez takich wysokich opłat? Dziękuję. Pan komisarz, proszę bardzo. Znaczy, proszę Państwa, tak, co do tych wielkości zwrotów, to nie znam liczb, tak, ale to myślę, że jesteśmy w stanie w jakiś sposób taką informację przygotować, skoro pani radna zaprosi, to nas popracujemy. Natomiast tak jak ja obserwuję, jakby stopień zainteresowania poszczególnymi egzemplarzami wydawanymi w poszczególnych miesiącach, to jest bardzo zmienne, tak? Pewnie jakoś tam średnio rocznie będziemy się starali to określić. Natomiast rzeczywiście są tak, znaczy nie wiem, z czego to wynika. Być może jedne tematy są jakby bardziej nośne i bardziej interesują mieszkańców, ale są takie na przykład egzemplarze, które się rozchodzą. Ja mówię z perspektywy wszystkim urzędu, tak? Bo widzę, jak to w urzędzie się rozchodzi. Takie, które rozchodzą się bardzo szybko i znikają tam, gdzie są wyłożone, czy tutaj w Inkubatorze, czy u nas w urzędzie, a są takie rzeczywiście, które może trochę dłużej leżą i nawet część tych egzemplarzy zostaje, aczkolwiek w większości wypadków powiedziałbym, że jednak ja nie obserwuję czegoś takiego, żeby to zalegało na przykład tak ta gazeta i potem gdzieś była w jakiś sposób utylizowana, może niekoniecznie taki, jak gazeta powinna być używana. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą uznania, czy też przyjęcia takiej koncepcji, że jest to przekazywane w sposób bezpłatny, czy też wielkości nakładu, to ja nie widzę tu jakiegoś naruszenia jakiegokolwiek przepisu. To jest zwykła kompetencja burmistrza, tak, zarządzanie po prostu tymi kwestiami, które dzieją się w gminie, współpracy też z osobami, które zajmują się przygotowaniem, wydawaniem tej gazety, tak. Ten nakład był też analizowany i on wynikał z jednej strony z populacji mieszkańców, z drugiej strony właśnie z chęci dotarcia do jak największego grona osób. Ja bym tutaj, znaczy, tak jak na przykład jak ja patrzę na koncepcję tego typu wydawnictw, nie tylko Gazety Łapskiej, ale w ogóle tego typu wydawnictw, tak? To znaczy ja w ogóle jestem zwolennikiem tego oczywiście, żeby nie publicznych pieniędzy nie wydawać w sposób niekontrolowany czy nieprzemyślany, tak? I wiadomo, że wydatki też z przychodami muszą się bilansować, tak? Ale akurat w przypadku tego typu rzeczy, jak takie wydawnictwa, które mają dotrzeć do mieszkańców, nie jestem zwolennikiem patrzenia na to z punktu widzenia ekonomicznego, że ile wydałem, to muszę na tej gazecie przynajmniej zarobić na tyle, żeby ona mi się zbilansowała. Uważam, że to jest funkcja społeczna gminy, która powinna dbać właśnie o swoich mieszkańców, szczególnie dzisiaj, kiedy walczymy o to społeczeństwo demokratyczne, kiedy staramy się, żeby jak najwięcej osób miało pewną świadomość, taką, nie wiem, polityczną, społeczną, żeby się angażowało w pewne przedsięwzięcia, to nie wiem, ja tego w ogóle uważam, to jest, nie wiem, no, zbyt dramatyczne nazywanie tego, że to jest jakaś rozrzutność, jakaś niegospodarność, dlatego że pomijając to, że może kwota nie jest jakaś taka strasznie, nie wiem, dramatyczna, ale z drugiej strony to odgrywa swoją funkcję właśnie społeczną, tak? 2 złote może tu nie chodzi nawet o kwotę, tak? Większość ludzi pewnie stać byłoby na te 2 złote, ale jak ktoś ma zapłacić 2 złote za gazetę, która, no, która treść może nie jest dla niego aż tak bardzo ważna, tak? Natomiast niesie pewne elementy społeczne, to część ludzi pewnie by do tych informacji nie dotarła. Natomiast ta gazeta naprawdę niesie ze sobą bardzo dużo informacji, niesie informacji na temat tego, co się w gminie dzieje. Zmniejszanie kwoty odpłatności za reklamę też nie widzę w tym niczego jak gdyby karygodnego, bo ja jeszcze raz powtarzam, nie widzę funkcji ekonomicznej tej gazety. Ona spełnia funkcję społeczną i zmniejszanie kosztu jednostkowego zakupu reklamy właśnie zwiększa liczbę reklamodawców, czyli jak gdyby podnosi ilość osób, która się pojawia w tej gazecie. Pojawia, zwiększa się ilość informacji, która przekazywana jest przeciętnemu też mieszkańcowi tego miasta, bo uważam, że ta gazeta powinna służyć przede wszystkim mieszkańcom, przekazywaniu im pewnych informacji i dostępu do tej informacji. Myślę, że to, o czym wspomniała chyba pani radna Ekiel ostatnio, żebyśmy mogli rozszerzyć tę gazetę o taką część dla mieszkańców przeznaczoną na poprzednie. Ja uważam, że to jest właśnie świetny pomysł, tak? Właśnie to jest ta funkcja, którą ta gazeta powinna spełnić, żebyśmy dodali tam jakąś dodatkową stronę, dodatkową rubrykę, gdzie ludzie mogliby jak gdyby też jakby przedstawić własne stanowiska na temat pewnych rzeczy, ale właśnie tylko żeby to były stanowiska mieszkańców, nie powiedzmy nas, którzy obracamy się w sferze politycznej, bo tak gdyby takie informacje w tej gazecie wciąż funkcjonują, bo ona jest na takie kwestie otwarta, ale żebyśmy mogli zamieszać tam informacje przeciętnych mieszkańców, którzy być może czymś się zainteresują, chcą się podzielić własnymi jakimiś przemyśleniami, własnymi właśnie zainteresowaniami. Ja myślę, że to jest takie miejsce, w którym mogłoby się pojawić całe mnóstwo informacji na temat historii, jakiejś tradycji tutaj w Łapach, tak? Ludzi, którzy tutaj mieszkają, mieszkali. Uważam, to jest w ogóle taka gazeta, właśnie wydawana w dużym nakładzie i dostępna w sposób bezpłatny, przy niskich kosztach nawet zamieszkania reklam, to jest właśnie idea takiej gazety, tak? Nie idea ekonomiczna, tylko idea społeczna i ona taką ideę właśnie powinna spełniać, tak? Natomiast patrzenie na to w inny sposób. No i ja tak powtarzam,
jestem zwolennikiem bilansowania każdego przedsięwzięcia, ale akurat to spełnia zupełnie inną funkcję. Tak, tutaj bilansujemy to efektem społecznym, a nie finansowym. To jest bardzo ważne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś potrzeby związane? Ja mam pytanie do pani radcy. Czy taka decyzja o tym, żeby, która pociąga za sobą ekonomiczne skutki, pani burmistrz nie powinna podejmować w formie zarządzenia? A jaka jest tutaj uzasadnienie? W którym miejscu zarządzenie? A tutaj po prostu z odpowiedzi na ten wniosek otrzymujemy odpowiedź, że to była decyzja pani burmistrz. Mi się wydaje, że to wynika z przepisów kompetencyjnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym dotyczących kompetencji wójta burmistrza, tak, który tam stanowią o tym, że zarządza majątkiem. Nie ustalałem stawek, znaczy taka organizacja. To myślę, że zarządzanie burmistrza w sprawie pisemnej, natomiast czym innym jest bieżące zarządzanie takim czymś jak budżetem. Moim zdaniem, ale czy może się mylę, no może znajdę obrazy, które to ceni nasze. Uważam, że to nie wymaga zarządzeń czy formy takiej sprawy. Nie wiem, czy to będzie. Ale to może trzeba było wyjść się. No to pozytyw. Dziękuję.